Polowanie na nie tak łatwo zostawić takie trudne sprawy, szczególnie, że mówimy o 5000 stron sporządzonej przez 8 miesięcy przez grupę grafologów. Bo jak dzisiaj linią obrony Lecha Wałęsy jest argument w stylu, bo oni na pewno działali pod przymusem, a jak przyjdą właściwe sądy, to jednoznacznie stwierdzą, że tylko ja mam rację, no to jest przykład państwo kontra Lech Wałęsa, który jako jeden jest tylko powiernikiem prawdy. No, przykro mi strasznie, że człowiek o tak niesamowitym życiorysie, tak ogromnych osiągnięciach dla Polski, dzisiaj sam jest swoim najgorszym wrogiem, a przyczynili się do tego ludzie, którzy w pewnym momencie, niedawno zresztą, znowu stwierdzili, że może się przydać, a wcześniej go odsądzali, tak jak powiedziałem, uczciwie wierno. Dzisiaj smutny epilog niesamowitego życiorysu Lecha Wałęsy. Jutro oficjalnie konferencja prasowa Instytutu Pamięci Narodowej wyglądała, kandydata Wałęsa w Nosiu. Będziemy bo nikt nie przypuszcza, że wschód dogada się z zachodem, a religia będzie musiała upaść. Będzie ofiarą. I ta wielka religia. Oczywiście, że do każdego się przyczepią. Nawet do Świadków Jehowy, ale nasz w samym końcu. Dlaczego? Dlatego, że Świadkowie Jehowy to są małą religią, a to nie znaczy, że nieprawdziwą oczywiście, idąc za logiką Pisma Świętego, za logiką biblijną, to nie znaczy, że nieprawdziwą oczywiście. Także proszę poczekać, wszystko się wyjaśni, jak to mówili Świadkowie Jehowy, że wschód dogada się z zachodem, bo wciąż chodzi tutaj o Królestwo Boże, że człowiek jest niedoskonały, a pcha się do rządzenia, a pcha się do sądzenia. Już tutaj pokazaliśmy, że człowiek sądzić też nie może, a rządzić tym bardziej nie. I póki co, co złego jeszcze będą mogły te systemy, rządy zrobić, to nawet nie macie zielonego pojęcia. Właśnie mówimy, że religia zostanie zniszczona jako Babilon Wielki, jako nierządnica. Dlatego tutaj z Apokalipsy 17-18 rozdziały pokazujemy Państwu edukacyjnie, abyście się Państwo mogli zorientować, jak to będzie wyglądało mniej więcej, o co chodzi, bo nawet Angela Merkel nie wiedziała, że ci uciekinierzy to będzie aż takie zagrożenie dla Europy, że to będą atak za atakiem terrorystycznym. Nie przypuszczała, nie wiedziała, a no właśnie, a że ten Trump nikt nie przypuszczał i nikt nie wie, co to jeszcze może być. No to więc mówimy, że wschód dogada się z zachodem i stwierdzi, że religia, już Kurt Waldheim na forum ONZ dawno, dawno temu powiedział, że jest opium religia, że jest opium dla ludzkości. No to czas leci i że ta religia jako opium dla ludzkości będzie musiała ustąpić. A w jaki sposób będzie musiała ustąpić, to będzie bardzo szybko, jak kamień wpada do morza. Pokazuje obrazowo Apokalipsę. Radio Concito. Powietrza troszeczkę dałyśmy tutaj.